Dzisiejszy materiał potraktujmy jako ciekawostkę. Jesteśmy na przedwiośniu i zauważyliśmy w naszych ogrodach kwitnące kwiaty. To zmobilizowało mnie do tego, żeby Wam troszkę o nich opowiedzieć. Ale zanim o tych kwiatach, to popatrzmy, zejrzyjmy do sklepu z przyprawami i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mnóstwo przypraw, mnóstwo dobroci, a w szklanej buteleczce szafran, który powstał z tych oto krokusów. To teraz już będziemy wszyscy wiedzieli, o czym będzie dzisiejszy materiał. Szafran, najdroższa wagowo przyprawa świata. Tutaj Pan pokazuje, że wkładając szafran do torebki, wlewając do niego wodę, woda w ogóle nie zmieni koloru. I w ten właśnie oto sposób możemy sprawdzić, czy szafran jest prawdziwy. Ze względu na to, że szafran jest mega drogi, to bardzo często jest podrabiany. I to jest jedna z prób, czy jest to szafran oryginalny, czy też nie. Kiedy natomiast szafran zostanie roztarty, to zobaczcie, woda barwi się na kolor taki pomarańczowo-żółty. Cena szafranu może osiągnąć nawet 3000 dolarów lub więcej, a to wszystko zależy od regionu, z jakiego pochodzi, lub producenta. Szafran uprawia się w pasie od Morza Śródziemnego aż do Chin, a za największego producenta szafranu uznaje się Iran, Indie, Hiszpanię, Grecję i jest to przyprawa pozyskiwana z rośliny nazywanej szafranem uprawnym, czyli Crocus sativus. Historia tej przyprawy liczy około mniej więcej 3000 lat i jest związana nie tylko ze sztuką kulinarną, ale również jest przyprawą leczniczą. Jeśli kiedyś przyszło Wam zakupić szafran, to na pewno wiecie, że jest to bardzo droga przyprawa. Na końcu filmu udostępniam kawałek materiału, który pokazuje cały proces pozyskiwania szafranu, czyli od posadzenia poprzez zbieranie, selekcjonowanie, suszenie, aż do produktu finalnego. Takiej przyprawy, którą my używamy, którą my kupujemy w sklepach. I tutaj zaznaczam, że szafran jest tą przyprawą, która jest bardzo często podrabiana. Więc pamiętajcie, jeśli kupujecie, jeśli pokusicie się, bądź często używacie szafranu w domu, to koniecznie należy zwrócić uwagę, skąd pochodzi produkt, jak jest przechowywany, jak wygląda torebka, czy nie jest uszkodzona. A najlepiej moim zdaniem, kiedy będziecie na wakacjach w krajach, gdzie jest produkcja szafranu, to będzie najlepszy pomysł, żeby tam nabyć właśnie ten produkt. A teraz ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że żeby otrzymać 1 kg przyprawy, konieczne jest zebranie około 100-150 tysięcy kwiatów. Teraz na pewno się nie dziwicie, dlaczego ta przyprawa jest tak droga. Teraz mały przerywnik, jeśli interesuje Cię dalsza część tego materiału, jeśli zainteresowałam Cię tematem, to koniecznie zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i kwiatka w komentarzu. Ja ostatnio podczas mojej wyprawy do Turcji zakupiłam przyprawy, a że bardzo lubię szafran. Jak smakuje szafran? Niestety nie potrafię Wam go opisać. On po prostu daje takiego królewskiego smaku potrawie. Wydaje mi się, że jest to najlepszy opis, żebym mogła Wam go polecić do spróbowania. I oczywiście oprócz zastosowania kulinarnego, szafran ma też wiele właściwości zdrowotnych. Zawiera antyoksydanty, które ochraniają organizm przed szkodliwymi wolnymi rodnikami. Jest też stosowany w łagodzeniu stresu, przy depresjach, jak również stosując napary z szafranu, możemy poprawić swój nastrój, poprawić swój sen, pamięć. Przyczyni się też do szybszego uczenia się, czyli poprawia procesy zapamiętywania i odtwarzania informacji. Bardzo często tak bywa, że czytamy coś, zapamiętaliśmy, ale nie potrafimy tego przekazać komuś innemu. Niektórzy w ogóle nie mają do tego daru, ale nawet jeśli mają, to mają problemy z przekazywaniem wiedzy innym.
Szafran też znosi nerwice, obniża napięcie mięśni szkieletowych i gładkich, uspokaja drżenie i niekontrolowane nadmierne pobudzenie ruchowe, wzmaga ukrwienie narządów płciowych, pobudza płciowo, działa jako afrodyzjak i dla mężczyzn, i dla kobiet. W XIX wieku był stosowany w medycynie oficjalnej w leczeniu padaczki, histerii, konwulsji, nerwic, udaru, utraty przytomności. Szafran przedawkowany jest niebezpieczny. Może wywoływać wymioty, biegunkę, krwawienia z przewodu pokarmowego i układu moczowego. 20 gram szafranu może zabić człowieka. Więc potwierdza się znów powiedzenie: dawka czyni truciznę. Zalecane dawki szafranu wynoszą od 1 do 1,5 grama na dzień. Ja zaraz Wam powiem, co ja tutaj robię, jak wspaniałe danie przygotowuję, ale jeszcze nadmienię, jak można sporządzić nalewkę z szafranu. 1 łyżka szafranu, 300 ml alkoholu, 40 do 60%. Po 7 lub kilkunastu dniach nalewkę przecedzić, zażywać od 1 lub 3 razy dziennie po 5 ml w razie mocnego zdenerwowania i nerwicy. Szafran możemy też sporządzić z mlekiem bądź z wodą i tak 1,5 grama szafranu zalać wrzącym mlekiem lub wodą, odstawić na 20 minut, przecedzić i można pić w ciągu dnia w 3 porcjach przy kaszlu, osłabieniu, przy grypie. Jeśli istnieje taka potrzeba, można osłodzić miodem taki złoty napój. A doktor Różański wskazuje jeszcze, jak możemy stosować szafran, żeby działał jako afrodyzjak. 10 ml nalewki przed stosunkiem lub 1 gram świeżo sproszkowanego szafranu popić gorącą wodą. Ja szafran jako przyprawę poznałam, kiedy byłam w czasach w Tunezji. Nie był ten szafran jeszcze tak drogi jak obecnie. I ja uwielbiam wszystkie dania, które przygotowane są z szafranem. I dla Was dzisiaj przygotowałam tutaj iście królewskie danie, czyli makaron ryżowy i owoce morza w sosie śmietanowo-szafranowym z dodatkiem kolendry. Cuda na talerzu. Jeśli będziecie chcieli skorzystać z tego przepisu, to opis macie na ekranie, a w opisie filmu napiszę dokładnie wszystkie produkty, które będą potrzebne Wam do przyrządzenia tej iście królewskiej potrawy. Na koniec posypujecie parmezanem i świeżo zmielonym pieprzem. Jeśli chcecie mieć taki młynek jak ja, Finamio, to link zniżkowy macie również w opisie filmu. Młynek jest świetny, polecam. I teraz taka mała uwaga. Nie chciałabym, żebyście zrywali swoje krokusy z Waszych ogródków. Pamiętajcie, że surowiec dostarczany jest z gatunku Crocus sativus. Oczywiście istnieje szansa, że macie taki rodzaj krokusa, ale tak jak wcześniej wspomniałam, żebyśmy pozyskali kilogram przyprawy, potrzeba jest 100-150 tysięcy kwiatów. A teraz chciałabym, żebyście zostali i obejrzeli proces pozyskiwania szafranu. Bardzo ciekawa, ale niestety żmudna praca. Ja Wam już bardzo dziękuję. Serdecznie zapraszam na inne moje filmy. Obejrzyjcie sobie materiał do końca. Jest bardzo ciekawy, wręcz zatrważający, ile pracy trzeba włożyć, żeby uzyskać taką przyprawę, którą my możemy iść i kupić sobie w sklepie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.